Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 16 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódlmy się słowami psalmu 9, wersety od 2 do 11. Chwalić cię będę Panie, całym sercem moim, opowiem wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą. Psalm będę śpiewać na cześć twego imienia o najwyższy. Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza. Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok zasiadając na tronie, sędzio sprawiedliwy. Zgromiłeś pogan, zgubiłeś występnych, imię ich na wieczne czasy wymazałeś. Upadli wrogowie w wieczystą ruinę. Miasta poburzyłeś, przepadła o nich pamięć. A pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by sądzić. Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok. Niech pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia. Ufają tobie znający twe imię, bo nie opuszczasz panie tych, co cię szukają. Przed nami kolejne trzy rozdziały księgi Rodzaju, od 39 do 41. To dalsza część historii Józefa Egipskiego, męża sprawiedliwego. Dowiemy się, że był on we wszystkim wiernym Bogu, a Bóg hojnie mu błogosławił. Boże błogosławieństwo spływało również na dom Egipcjanina, w którym mieszkał i pracował Józef. Prawowierność Józefa. Zostanie wystawiona na próbę, ale również z tej próby Józef wyjdzie obronną ręką, chociaż będzie musiał ponieść niezasłużone cierpienie. Józef został uprowadzony do Egiptu i kupił go od Izmaelitów, którzy go tam przyprowadzili, Egipcjanin Potifar, urzędnik faraona, dowódca Straży Przybocznej. Pan był z Józefem i dlatego wiodło mu się dobrze, i był w domu swego pana, Egipcjanina. Ten jego Pan spostrzegł, że Pan jest z Józefem i sprawia, iż mu się dobrze wiedzie we wszystkim, cokolwiek czyni. Darzył więc on Józefa życzliwością, także przydzielił go sobie do usług. Uczynił go zarządcą swego domu, oddawszy mu we władanie cały swój majątek. A odkąd go ustanowił zarządcą swego domu i swojego majątku, pan błogosławił domowi tego Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I tak spoczęło błogosławieństwo pana na wszystkim, co Potifar posiadał w domu i w polu. A powierzywszy cały majątek Józefowi, nie troszczył się już przy nim o nic, tylko o to, aby miał takie pokarmy, jakie zwykł jadać. Józef miał piękną postać i miłą powierzchowność. Po tych wydarzeniach zwróciła na niego uwagę żona jego pana i rzekła do niego: Połóż się ze mną. On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana: Pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja. I niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? I mimo, że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią współżyć. Pewnego dnia, gdy wszedł do domu, aby spełniać swe obowiązki, i nie było tam nikogo z domowników, uchwyciła go ona za płaszcz i powiedziała – połóż się ze mną. Lecz on zostawił płaszcz w jej rękach i wybiegł na dwór. A wtedy ona, widząc, że zostawił swój płaszcz i że wybiegł na dwór, zawołała domowników i powiedziała im tak – patrzcie, sprowadzono do nas tego Hebrajczyka, a on chce tu u nas swawolić. Przyszedł do mnie, aby się położyć ze mną – i zaczęłam krzyczeć w niebo głosy, a gdy usłyszał, że podniosłam głos, zostawił u mnie swój płaszcz i pośpiesznie wybiegł na dwór. I zatrzymała jego płaszcz u siebie, aż przyszedł pan Józefa do domu. Tak mu opowiedziała o tym zajściu. Uw sługa hebrajczyk, którego do nas sprowadziłeś, wszedł do mnie, aby ze mną swawolić. A gdy zaczęłam krzyczeć, zostawił u mnie swój płaszcz i uciekł z domu. Kiedy pan jego usłyszał te słowa swej żony, która mu powiedziała: Tak postąpił ze mną twój sługa, zapałał wielkim gniewem. Pan polecił Józefa schwytać i oddać go do więzienia, gdzie znajdowali się więźniowie króla. Tak pozostał Józef w więzieniu. A pan był z Józefem i okazał mu łaskę, tak iż zjednał on sobie życzliwość naczelnika więzienia. To też ów naczelnik więzienia dał Józefowi władzę nad wszystkimi znajdującymi się tam więźniami. Wszystko cokolwiek mieli oni spełnić, spełniali tak jak on zarządził. Naczelnik więzienia nie wglądał już zupełnie w to, co było pod władzą Józefa, ponieważ pan był z nim i sprawiał, że udawało mu się wszystko, co czynił. Po tych wydarzeniach podczaszy oraz nadworny piekarz króla egipskiego dopuścili się wykroczenia przeciwko swemu panu, przeciwko królowi egipskiemu. Rozgniewał się faraon na obu tych dworzan, głównego podczaszego i przełożonego nadwornych piekarzy, i oddał ich pod straż w domu przełożonego dworzan. Do więzienia, do tego miejsca, gdzie był zamknięty Józef. Tenże przełożony dworzan powierzył ich opiece Józefa, który miał im usługiwać. A gdy przebywali jakiś czas pod strażą, obaj, podczaszy i piekarz nadworny króla egipskiego, zamknięci w więzieniu, tej samej nocy mieli sen o różnych znaczeniach. Kiedy Józef przyszedł do nich z rana, zobaczył, że są zafrasowani. Zapytał więc obu tych dworzan faraona, którzy wraz z nim przebywali w więzieniu, czemuż to macie dzisiaj tak ponure twarze. Odpowiedzieli mu: Mieliśmy sen i nie ma nikogo, kto mógłby nam go wyjaśnić. Rzekł do nich Józef. Wszak wyjaśnianie należy do Boga. Opowiedzcie mi więc. Wtedy główny podczaszy opowiedział Józefowi swój sen, mówiąc mu: Widziałem we śnie. Oto przede mną krzewy winne. Na tym zaś krzewie były trzy gałązki. Krzew wypuścił pączki i zakwitł, a potem jego grona wydały dojrzałe jagody. W moim ręku był puchar Faraona. Zerwałem te jagody, wycisnąłem je do pucharu Faraona i wręczyłem ów puchar Faraonowi. Józef rzekł do niego, wyjaśnienie snu jest takie. Trzy gałązki to trzy dni. Po upływie trzech dni Faraon wyświadczy Ci łaskę i przywróci cię na twój dawny urząd. Będziesz podawał Faraonowi do ręki puchar zgodnie z dawnym obowiązkiem, gdy byłeś jego podczasem. Jeśli przypomnisz sobie o mnie, że byłeś ze mną, kiedy będzie ci się dobrze działo, okaż mi życzliwość. Wspomnij o mnie Faraonowi i spraw, bym wyszedł z tego miejsca. Bo przemocą zostałem uprowadzony z kraju Hebrajczyków, a tu również nie popełniłem nic takiego, za co należałoby mnie wtrącić do lochu. Przełożony nadwornych piekarzy, widząc, że to wyjaśnienie jest pomyślne, rzekł do Józefa: Ja również widziałem we śnie. Oto trzy kosze białego pieczywa były na mojej głowie. W koszu, który był na wierzchu, znajdowało się wszelkie pieczywo, jakie wyrabia piekarz dla faraona, a ptactwo wydziobywało je z tego kosza, który był na mojej głowie. Józef tak odpowiedział. Wyjaśnienie jest takie: Trzy kosze to trzy dni. Za trzy dni faraon rozkaże ściąć ci głowę i powiesić twe ciało na drzewie. Wtedy ptaki rozdziobią na Tobie ciało. Na trzeci dzień, w dniu swoich urodzin, faraon wyprawił ucztę dla wszystkich swych dworzan. I wtedy kazał wezwać przełożonego podczaszych i przełożonego piekarzy i stanąć pośrodku dworzan. Przełożonego podczaszych przywrócił na dawny urząd podczaszego. Podawał więc on faraonowi puchar do ręki. Przełożonego piekarzy zaś kazał powiesić, jak im zapowiedział Józef. Przełożony podczaszych nie pamiętał jednak o Józefie. Zapomniał o nim. W dwa lata później Faraon miał sen. Oto stał nad Nilem, i oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu, brzydkich i chudych, które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych. Faraon przebudził się, a kiedy znów zasnął, miał drugi sen. Oto siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych, a oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem kłosów zdrowych i pełnych. Potem Faraon przebudził się. Był to tylko sen. Rano Faraon, zaniepokojony, rozkazał wezwać wszystkich wróżbitów egipskich oraz wszystkich mędrców i opowiedział im, co mu się śniło. Nie było jednak nikogo, kto by umiał wyjaśnić Faraonowi te sny. Wtedy przełożony pod czaszych rzekł do Faraona – dzisiaj wyznam moje grzechy. Faraon, rozgniewawszy się na swego sługę, oddał mnie, a ze mną i przełożonego piekarzy pod straż do domu przełożonego dworzan. I wtedy mieliśmy obaj jednej nocy sen, ja i on, ale o innym znaczeniu. A był tam z nami pewien młody Hebrajczyk, sługa dowódcy Straży Przybocznej. Opowiedzieliśmy mu, a on wyjaśnił nam nasze sny. Wyjaśnił sen każdego z nas. I stało się tak, jak nam je wyjaśnił. Mnie przywrócił faraon na mój urząd, a jego kazał powiesić. Wtedy faraon kazał wezwać Józefa. Wyprowadzono go więc pośpiesznie z Lochu, a on, ogoliwszy się oraz zmieniwszy szaty, przyszedł do faraona. Faraon rzekł do Józefa. Miałem sen, którego nikt nie umie wyjaśnić, ja zaś słyszałem, jak mówiono o tobie, że skoro usłyszysz sen, zaraz go wyjaśniasz. Józef tak odpowiedział faraonowi: Nie ja, lecz Bóg da ci pomyślną odpowiedź, o faraonie. Faraon więc powiedział do Józefa: Oto stałem we śnie nad brzegiem Nilu. Oto z Nilu wyszło siedem krów tłustych i pięknych, które zaczęły się paść wśród sitowia. A oto siedem innych krów wyszło za nimi, nędznych, bardzo brzydkich i chudych, takich jakich nie widziałem w całej ziemi egipskiej. Krowy chude i brzydkie pożarły owych siedem krów pierwszych, tłustych. Gdy te weszły do ich brzuchów, nie było wcale znać, że tam weszły. Te, które je pożarły, były nadal tak samo chude jak poprzednio, i ocknąłem się. A potem zobaczyłem we śnie siedem kłosów wyrastających z jednej łodygi, zdrowych i pięknych. Lecz oto wyrosło po nich siedem kłosów zeschniętych, pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły owych siedem pięknych kłosów. A gdy to opowiedziałem wróżbitom. Żaden nie potrafił mi wytłumaczyć. Józef rzekł do faraona: Sen twój o faraonie jest jeden i ten sam. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział Tobie, faraonie. Siedem krów pięknych to siedem lat i siedem kłosów pięknych to też siedem lat. Jest to bowiem jeden i ten sam sen. Siedem zaś krów chudych i brzydkich, które wyszły za tamtymi, i siedem kłosów pustych i zniszczonych wiatrem wschodnim, to siedem lat głodu. To, o czym mówię Faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał Faraonowi. Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie, a po nich nastanie siedem lat głodu i pójdzie w niepamięć cała ta obfitość w Egipcie, gdy głód będzie niszczył kraj, nie będą już znali obfitości w tym kraju wskutek głodu, który potem nadejdzie, bo będzie to głód bardzo ciężki. Ponieważ ten sen powtórzył się dwukrotnie, faraonie, Bóg to już postanowił i Bóg niebawem to uczyni. Teraz więc niech faraon upatrzy sobie kogoś roztropnego i mądrego i ustanowi go zarządcą Egiptu. Niech faraon tak ustanowi nadzorców, by zebrać piątą część urodzajów w Egipcie podczas siedmiu lat obfitości. Niechaj oni nagromadzą wszelką żywność podczas tych lat pomyślnych, które nadejdą. Niechaj gromadzą zboże do rozporządzenia Faraona jako żywność w miastach i niechaj go strzegą. A będzie ta żywność zachowana dla kraju na siedem lat głodu, które nastaną w Egipcie. Tak więc kraj nie zginie z głodu. Słowa te podobały się faraonowi i wszystkim jego dworzanom. Rzekł więc faraon do swych dworzan: Czyż znajdziemy podobnego mu człowieka, który miałby tak jak on ducha Bożego? A potem faraon rzekł do Józefa: Skoro Bóg dał ci poznać to wszystko, nie ma nikogo, kto by ci dorównał rozsądkiem i mądrością. Ty zatem będziesz nad moim dworem, i Twoim rozkazom będzie posłuszny cały mój naród. Jedynie godnością królewską będę Cię przewyższał. I powiedział faraon Józefowi: Oto ustanawiam Cię zarządcą całego Egiptu. Po czym faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa, i kazał go oblec w szatę z najcieńszego lnu. A potem zawiesił mu na szyi złoty łańcuch i kazał go obwozić na drugim swym wozie, a wołano przed nim: Abrek. Faraon ustanawiając Józefa zarządcą całego Egiptu, rzekł do niego: Ja jestem faraonem, ale bez twej zgody nikt nie ośmieli się czegokolwiek przedsięwziąć w całym kraju egipskim. I nadał Józefowi imię Safnat. Paneach dał mu też za żonę Asenat, córkę kapłana z on, imieniem Potifera. Józef stał się zarządcą ziemi egipskiej. Józef miał lat trzydzieści, gdy stanął przed faraonem, królem egipskim. Józef, wyszedłszy od faraona, objeżdżał cały kraj, i gdy ziemia rodziła przez siedem lat w wielkiej obfitości. Gromadził wszelką żywność w tych siedmiu latach urodzajnych, które nastały w Egipcie, i składał ją w miastach. W każdym mieście gromadził żywność z okolicznych pól. Nagromadził więc Józef tyle zboża, ile jest piasku morskiego, takie mnóstwo, że już przestano mierzyć, bo nie można było zmierzyć. A zanim nastały lata głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie. Urodziła ich Asenat, córka kapłana z on, który miał imię Potifera. Józef dał swemu synowi pierworodnemu imię Manasses. Mówił bowiem: Dał mi Bóg zapomnieć o całym moim utrapieniu i o całym domu mego ojca. A drugiego nazwał Efraim, mówiąc, Uczynił mnie Bóg płodnym w kraju mojej niedoli. Kiedy minęło siedem lat urodzaju w Egipcie, Nadeszło siedem lat głodu, jak to zapowiedział Józef. A gdy nastał głód we wszystkich krajach, w całym Egipcie był chleb. Ale kiedy i w Egipcie głód zaczął się dawać we znaki, ludność domagała się chleba od faraona. Wtedy faraon mówił do wszystkich Egipcjan: Udajcie się do Józefa i czyńcie, co wam powie. Gdy był głód na całej ziemi, Józef otwierał wszystkie spichlerze, w których było zboże, i sprzedawał zboże Egipcjanom, w miarę jak w Egipcie głód stawał się coraz większy. Ze wszystkich krajów ludzie przybywali do Egiptu, by kupować zboże od Józefa, gdyż głód wzmagał się na całej ziemi. Ostatnio powiedzieliśmy sobie, kim jest autor listu do Hebrajczyków. Dziś pora wyjaśnić, kim są adresaci tego tekstu. Już sam tytuł podpowiada nam, że są nimi Hebrajczycy, czyli Żydzi, zarówno chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, jak i wszyscy Izraelici, którzy jeszcze nie uwierzyli w Chrystusa. Jego celem jest przekonanie tych Żydów, którzy jeszcze się wahają w decyzji uwierzenia, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Posłuchajmy trzeciego rozdziału listu do Hebrajczyków, w którym autor ukaże nam, że Jezus jest kimś więcej niż Mojżesz. Wy dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania, Jezusa, bo on jest wierny temu, który go uczynił, tak jak i Mojżesz w całym Jego domu. O tyle nawet większej czci godzien jest niż Mojżesz, o ile większą część niż dom odbiera jego budowniczy. Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. I Mojżesz wprawdzie był wierny w całym jego domu, ale jako sługa, na świadectwo tego, co miało być powiedziane. Chrystus zaś, jako syn, jest nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Dlatego jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu, w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, wystawiając na próbę, chociaż widzieli dzieła moje przez lat czterdzieści. Rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem: Zawsze błądzą w sercu. Oni zaś nie poznali dróg moich, to też przysiągłem w swym gniewie: Nie wejdą do mego odpoczynku. Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się dziś aby ktoś z Was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. W tym, co jest powiedziane, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kim rzeczywiście są ci, którzy usłyszawszy zbuntowali się? Czyż to nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo to gniewał się przez lat czterdzieści? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy rozrzucił po pustyni? Którym to zaś poprzysiągł, że nie wejdą do jego odpoczynku, jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni? Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek Biblii w rok. do usłyszenia.